13 wyścig i uciekamy. Tak jest, dlatego pan sędzia szybko przeprowadził dzisiaj sprawnie to spotkanie. Pan miał sporo szczęścia, bo ta burza jednak pokropiło troszeczkę, a główna burza, która tutaj 2 godziny temu zalewała jakieś tereny 10 km od Grudziądza, przeszła jednak nie nad stadionem, nie nad cmentarzem, a więc duże szczęście tutaj mieli dzisiaj i kibice, i włodarze klubu z Grudziądza. Na pewno mniej zadowoleni gorzowianie, bo przyjechali być może po punkt, być może po dwa, być może chcieli powalczyć, a ostatecznie wyjeżdżają z niczym. Dokładnie tak. Taki jest sport, tak bywa. Trzeba przyjąć porażkę na klatę, nie zawsze można zwyciężyć, tak? Mamy 15 wyścig. 15 i kto jedzie? Kenneth Bierw, czerwony z pierwszego, Krzysztof Kasprzak w kasku żółtym z pola drugiego, Przemysław Pawlicki w niebieskim z trzeciego i Bartosz Marzyk stoi pod samą siatką. Zobaczymy, kto zwycięży w 15 wyścigu. Przemek Pawlicki najgorzej chyba z całej stawki ze startu, a więc czekamy na show. Jest już tam pod płotem, odbija się od tego płotu tylnym kołem, ależ niebezpieczna tam sytuacja. Wchodzą we dwóch, Przemek wytargany na tym wejściu straszliwie przez Zmarzlika, a na czele stawki znowu jest Kasprzak, a więc będzie tutaj pogoń po płotach. Pier blokuje Przemkowi, na szczęście odskoczył, bo blokował mu przez chwilę ścieżkę płotowalniczą. 5-1 na koniec mogą zwyciężyć przyjezdni. Teraz ustalili między sobą, kto ma gonić. Przemek Pawlicki przeszedł na miejsce trzecie. Pierwszyś tam znowu prostując ten motocykl. Próbuje doganiać, próbuje dobierać się do skóry, ale Kasprzak jest pierwszy, z Marzyk nie puści. Jeszcze ma jedno wrażenie, być możliwe, że jeszcze mu się uda wyprzedzić zawodnika ze Stali Gorzów. Idą bliziutko siebie. Kasprzak na zewnętrznej w żółtym, z Marzlik w krawężniku w białym, Przemkowi, który ostatecznie zrezygnował z jazdy po płocie. Nie powiodła się ta pogoń, a więc 5-1, ale czy on nie wziął po tych pomiarach, mój drogi Tomku, drugiego motocykla w ogóle, Przemek, na ten ostatni wyścig, żeby go przetestować? Nie wiem, nie zwróciłem. Zastanawiam się nad tym. To już by musiał Rafał tam w parkingu sprawdzić, ja nie zwróciłem uwagi. Kto wygrał? Ale kto wygrał? Bartosz Marzlik. Wygrał Krzysztof Kasprzak. 2 punkty. Przemek jeden. Pawlicki jeden, tak, i Kenneth Bier zakończył bez punktu. 51-38. Tak naprawdę zabrakło jednego oczka. I gdyby nie zagubione to oczko przez Kildemanda, który pojechał, nawet gdyby przyjechał w tym wyścigu trzeci, mielibyśmy sytuację, kiedy drużyny na G, czyli Grudziądz i Gorzów, zaprzepuściłyby bonus, tak, pofrunąłby sobie w to bardzo zachmurzone niebo. Z tą falą wirusów, zarazków i wszystkiego złego, co na szczęście jeszcze, proszę państwa, dzisiaj w Grudziądzu nas nie spotkało.